Cześć, witam wszystkich miłośników fotografii analogowej, a zwłaszcza miłośników firmy Nikon. Dzisiaj będzie jeden z Nikonów, aparat, który w sumie, moim zdaniem, jest dosyć zapomnianym aparatem, pomijanym przez wielu w różnych opisach, natomiast jest aparatem wartym uwagi. Mówię o Nikonie F65. Aparat, który został zaprezentowany po raz pierwszy pod koniec 2000 roku, czyli w 2021 roku. Do sprzedaży trafił w 2001 roku, zastępując swojego poprzednika Nikona F60, do którego porównują, jeśli biorę następcę, to zawsze go porównuję do poprzednika. Srebrno-czarny. A tak a propos srebrno-czarny, występował w wersji srebrno-czarnej, chyba że chciałeś czarną, ale wtedy musiał mieć datownik. I wtedy występował, jak miał datownik, to występował w wersji czarnej. Ładnej, aczkolwiek dzisiaj podobają mi się te wersje srebrno-czarne. Czym się charakteryzował ten aparat? Migawka elektroniczna, sterowana elektronicznie, z czasami od 30 sekund do jednej dwutysięcznej części sekundy, czyli całkiem przyzwoicie. Z czasem synchronizacją lampą błyskową 1,90. To jest tak, że aparat był kierowany do zaawansowanego fotografa. On miał wejść na tą półkę takich dla osób, które chcą dobry aparat, no ale trzeba mu coś zabrać, żeby mimo wszystko jednak nie konkurował z F80 na przykład, czy F90 trochę wcześniejszym. Miał być od niego tańszy, prostszy, lżejszy. To jest bardzo lekki aparat. Część osób mówi, że jest aż za lekki. Nie. Przy czym on jest cały z, powiedzmy, plastiku, bo to nie jest plastik. To jest jakieś dobre tworzywo, co zresztą widać po tym aparacie, on wygląda praktycznie jak, no, w bardzo dobrym stanie jest. I co jest najważniejsze, co ja, czego nie lubię w aparatach, nie lubię, jak mi aparat trzeszczy w ręce, ja biorę, naciskam, a to jest Nikon. W związku z tym to jest porządny Nikon, to jest prawdziwy Nikon, mimo że jest plastikowym i kierowanym jest dla użytkowników nie tyle mniej wymagających, bo to nie o to chodziło, tylko o to, żeby on był trochę tańszy. Mniej wymagających. On ma wszystkie podstawowe tryby pracy PSAM, czyli priorytet, znaczy P, czyli automatyka z możliwością jej przestawienia, priorytet przysłony, priorytet czasu i funkcja manualna. Znaczy ja bym włożył może baterię do swojego aparatu, bo mam pusto. Do niego wchodzą dwie baterie, to są CL2 plus do góry mam, o już się od razu włączył. Aparat się włącza, jeśli ja go wyłączę i potrzebuję zrobić zdjęcie, mam wyłączony autofokus, w związku z tym go włączę, podniosę. Przepraszam, on pomyślał, że ja mu włożyłem film i dlatego pierwsze pstryknięcie takie zrobił. Ale w tej chwili, jeśli bym go wyłączył, przyniemasz negatywu, wyłączę go, włączę, mówi, że coś jest nie tak z jego negatywem. Ja mu założę negatyw. To jest, aparat ma system szybkiego ładowania. Zakładam, zamykam. I jest gotowy do robienia zdjęć. O, i teraz będzie można pokazać. Wyłączę go, jest wyłączony. Włączę i zrobię zdjęcie. Wyłączę, jest wyłączony. O, chcę zrobić zdjęcie. Podnoszę, robię i robię zdjęcie. To jest, on jest naprawdę szybki. Od włączenia do wyłączenia jest naprawdę błyskawiczny. Ja robiłem to akurat na priorytecie przysłony. To może ten filmik pokażę z priorytetem, z przyciskami wszystkimi, które są. Mamy P, które jest programowane, jak go włączymy, pokazuje nam po wciśnięciu czas i przysłonę. Jeśli włączymy się w tryb priorytetu czasu, to możemy mu za pomocą pierścienia tylniego przestawić czas. Jeśli w priorytet czasu, to za pomocą tego samego pierścienia przełączamy się przysłony. Jeśli wejdziemy w manual, to czasy przestawiamy pierścieniem, a przysłony za pomocą wciśnięcia tego guziczka
z boku. Tu możemy wejść w samowyzwalacz i w funkcję wyzwalania z wężykiem. Tu mamy wejście w Blacklink ekspozycji. Przerwa na chwileczkę. W Blacklink ekspozycji. Ten aparat posiada Blacklink ekspozycji, ale jakbyśmy poszli dalej za ten Blacklink ekspozycji, czyli przytrzymałbym go i przekręcił jeszcze kawałeczek dalej, to mam wielokrotną ekspozycję. Wielokrotna ekspozycja, bo Blacklinku ekspozycji ja dzisiaj praktycznie, powiem uczciwie, nie używam. Znaczy, w cyfrowych używam, ale w analogowych to jest przydatne, jak ktoś robił na slajdach, to wtedy, żeby mieć 100% pewności, że one są dobrze naświetlone, ale to jest ten aparat. Ten aparat ma system pomiarowy, matrycowy, 3D. On jest sześciopolowy, ale to sześciopolowy. On jest taki sam jak w F77, taki sam jak w... Ojejku, uciekło mi, w kilku innych modelach aparatów. Ten system matrycowy, zresztą to widać po tym zdjęciu, które jest za mną, on naświetlił go bardzo dobrze. I jak robiłem nim zdjęcia, bo to jest, po co robić zdjęcia tym aparatem, bo to i tak na zdjęciu jest najważniejsze, to jak wygląda zdjęcie, to jest obiektyw i troszkę jeszcze fotograf. Natomiast ja robiłem nim zdjęcie po to, żeby poczuć, jak się robi te zdjęcia. To jest jedna rzecz. A druga, żeby sprawdzić, czy on naprawdę naświetla tak, jak wszystkie Nikony z ich systemem matrycowym. I on tak naświetla. Naświetla bardzo dobrze. Tu, ten system matrycowy działa naprawdę bardzo dobrze. I tu jest, on jest wstawiony, ten system pomiaru światła. I on jest używany w wielu innych aparatach i w tym też. Wadą jego jest to, że my nie mamy wyboru pomiaru światła. Tu jest system matrycowy pomiaru światła i koniec. Nic nie zrobisz. No chyba, że przełączysz się na manual, to w tym momencie jak przełączysz się na manual, to aparat przełącza się w system centralnie ważony pomiaru światła. Dlaczego? Nie wiem. Ale przełącza się. Także mamy system matrycowy, bardzo dobry system matrycowy. Pokazywałem, że włączyć możemy samowyzwalacz, ale możemy też włączyć wyzwalanie go za pomocą wężyka podczerwieni, pilota podczerwieni. Takiego, tego samego pilota, który dzisiaj możesz używać w najnowszych aparatach firmy Nikon. Więc jeśli masz taki wężyk, który pasuje ci do twojego współczesnego bezprzewodowy wyzwalacz na podczerwień, który pasuje do twojego współczesnego cyfrowego aparatu, to do niego też będzie pasował. Od razu do niego też będzie pasował twój obiektyw. Ten aparat Nikon F65 współpracuje z praktycznie wszystkimi obiektywami autofokus bardzo dobrze. Jeśli nawet podepniesz mu obiektyw od lustrzanki APS-C, to on też będzie z nim działał. Też. Oczywiście, jeśli będzie na szerokim kącie, to będzie winietowanie. Ale tak, to zależy od obiektywu, od 20, od 30 ogniskowych milimetrów, przestaje być winietowanie. To trochę widać w wizjerze. Wizjer nie jest najlepszym w nim. Pokrywa tylko 89% kadru. I jakbym nie nazwał go, że on jest jasnym i dobrym. Chociaż nie, spójrzmy do niego. On jest całkiem przyzwoity, natomiast to nie jest mistrz tych wizjerów wszystkich. Od razu zobaczymy, że ma 5 punktów autofokusa. Tak, to było wtedy nowość. Ten system pomiaru autofokusa jest... ten system autofokusa jest w nim taki sam, jak w kultowym, do tego można się, warto się odnieść, kultowym Nikonie F75, bo wszyscy dzisiaj mówią, F75 jest najlepszym Nikonem, ostatnim prawdziwym Nikonem, znaczy po nim jeszcze była F6, ale to jest nie ta półka, natomiast ostatnim prawdziwym Nikonem, który jest najlepszy, bo najlepszy jest, on ma ten sam system autofokusa. Ma ten sam system pomiaru światła. Dokładnie ten sam. No wiem, w F75 możesz sobie wybrać pomiar światła,
A tu nie możesz wybrać pomiaru światła. Tutaj masz matrycowy, ale w sumie mając ten matrycowy, to tak rzadko się chce zmieniać go na coś innego. A jak chcesz robić szybko zdjęcia, to w ogóle nie warto go zmieniać na coś innego. Do robienia szybkich zdjęć ten pomiar matrycowy jest naprawdę bardzo dobry. Autofokus jest szybszy i jest lepszy od autofokusa w poprzedniku, czyli F60. Tamten miał tylko centralny punkt autofokusa. Dekielek, proszę zdjąć. Tak, rozszerzony, centralny rozszerzony punkt autofokusa. Natomiast i czułość, jeśli dobrze pamiętam, od 1 EV do 20. A ten ma od minus 1 EV do... Nie pamiętam, góry nie pamiętam, na pewno od minus 1 EV. W związku z tym jest czulszy. Do tego ma lampkę błyskową i promiennik podczerwieni, który możemy, który może wyświetlać taką kratkę. Ona działa tam do 3 góra metrów. Ale to, że może współpracować z wszystkimi współczesnymi obiektywami, to jest naprawdę bardzo duża jego zaleta. Jeśli jest to z najtańszych Nikonów na film, to jest, jeśli chcesz, żeby współpracował, to jest ten, który najlepiej współpracuje. Z nim współpracują nawet obiektywy ze stabilizacją. Podłączasz mu, włączasz i stabilizacja chodzi jak tralala. Zużywa trochę prądu. Te dwie baterie przy stabilizacji podobno słabiej działają. Można do niego kupić, było takie, sprawdzę, MB17 na paluszki, na baterie inne. Aczkolwiek on jest dosyć zgrabny w utrzymaniu. Czyli jak ktoś ma dużą rękę, to ten na baterię pojemnik będzie mu dobrze leżał. Natomiast tak, to on jest w porządku. Wymieniając jego wady, bo o zaletach powiedziałem już dużo, może nie wszystko, ale wymieniając jego wady, to jak spojrzymy tutaj na autofokus, mamy manual lub autofokus. W większości innych aparatów, nie w 60, tylko takich bardziej zaawansowanych, mamy manual, autofokus, ciągły autofokus pojedynczy. Tu nie ma takiego czegoś. On sam myśli nad tym i on decyduje. Jeśli będę przesuwał, jeśli zauważę, że obiekt się przesuwa, to on się automatycznie przełącza w autofokus ciągły, czyli śledzący. Jeśli obiekt się nie przesuwa, to on przełącza go w autofokus pojedynczy, na pojedyncze zdjęcia. Nie mamy na to wpływu. Ja wiem, nie zauważyłem, żeby mnie w jakimkolwiek momencie mi to przeszkadzało. Naprawdę nie zauważyłem, żeby mi to przeszkadzało. Teraz miałem włączony na manual, żeby on niechcący nie szukał. Aczkolwiek on wyszukuje szybko. No, pokaż. No, w końcu szedłeś. O, mam źle obiektyw przypięty, czy co? Nie chcę mi... Coś mi obiektyw szwankuje w tej chwili. Nie będę... O, ruszył. Muszę styki przeczyścić. Ruszył autofokus. A to autofokus zależy od obiektywu. Ja tu mam obiektyw 35-70 ze światłem 3-4,5. On był sprzedawany wtedy z 28-80 ze światłem 3,5-4,5. Mniej więcej, albo 3-4,5. Uważanym za dosyć przyzwoity obiektyw. No, przede wszystkim no, 28-80 to jest ciekawy obiektyw. Czyli z poszerzoną możliwością. Najlepiej współpracuję z obiektywami serii D. On to prawda, jak to tutaj mam pieścień na przysłony jeszcze na tym obiektywie, ale on już nie potrzebuje mieć przysłon na obiektywie. A mówiąc o zaletach, nie powiedziałem o tym, że on przymyka przysłonę. Ma podgląd głębi ostrości.
to co posiada. Porównując go do F60, ma wielokrotną ekspozycję, ma breaking ekspozycji, jeśli porównujemy go do F60 i ma 5 punktów autofokusa. Ale miałem mówić o wadach. Miałem o wadach powiedzieć. On robi zdjęcia pojedynczo. Wyłączam. Ach, bo ja mam włączony. Jak klikałem, to ja włączyłem mu samo wyzwalacz i wężyk, dlatego on mi tak głupiał. On robi zdjęcia pojedynczo. I nie mamy możliwości przełączenia go, żeby robił zdjęcia seryjne, chyba że użyjemy jednego z programów tematycznych, bo on oprócz tego typu PSAM ma jeszcze zielony kwadracik jako zielone auto, którego ja osobiście nie lubię i uważam, że nie należy go używać. Ma jeszcze 5 programów tematycznych, portret. Sam wiem o tym, jak ustawić zdjęcie do portretu. Krajobraz, makro, ten sport i zdjęcia nocne. To wszystko jest, można sobie pominąć, sport jest przydatny, ponieważ przy sporcie to on tu uważa, że jest za ciemno. Ach. Przy sporcie włącza się w tryb seryjnego robienia zdjęć. I wtedy robi zdjęcia jedno po drugim z prędkością 2,5 klatki na sekundę. A propos F75 robi w prędkości 1,5 klatki na sekundę. Także jest szybszy. Szybszy. Cały czas go porównuję do... Czemu mi auto pokazujesz? Musiałbym wyłączyć mu... O, wyłączyłem mu lampę błyskową. Ale przewija szybko. Trzymałem przycisk lampy błyskowej i w tym momencie za pomocą pokrętła przełączyłem go w lampę błyskową. Możemy ją włączyć w auto, możemy w auto do błysku, do czerwonych oczek lub wyłączyć. W tym trybie akurat nie możemy włączyć go w tryb slow. To też nie mogę włączyć w tryb slow. Mówiłem o wadach, czyli nie możemy mu włączyć trybu seryjnego, chyba że wejdziemy w sport. Z inną wadą, która moim zdaniem trochę mi przeszkadzała w robieniu zdjęć, jest ten przycisk w trybie manualnym, on, do korekcji ekspozycji. On jest tak, ja nie mam dużych rąk, natomiast naciśnięcie jego tutaj jest... z mojego punktu widzenia jest problematyczne. Tu, żeby cofnąć i przycisnąć. Ja rozumiem, że konstruktorzy nie wiedzieli, gdzie go umieścić, ale moim zdaniem wygodniej by było gdzieś tu. Natomiast no, rozwiązali tak, rozwiązali i w trybie manualnym gorzej się to ustawia, chociaż sam aparat w trybie manualnym ma ładną skalę, wagę w środku i którą pokazuje i który działa prawidłowo. No, co? Jak skończy robić zdjęcia, to przewinie film z powrotem sam. Mogę, przyciskając dwa guziczki jednocześnie, czerwone, tu zaznaczonymi czerwonymi, zwinąć go z powrotem. Coś jeszcze przegapiłem, coś pominąłem. Nie. Z ciekawostek, system autofokusa jest dokładnie taki sam, jak, znaczy wtedy był to nowoczesny system autofokusa. Jest taki sam, ponieważ w 2004, jeśli dobrze pamiętam, wyszła lustrzanka taka konsumencka, zaawansowana, cyfrowa, czyli Nikon D100. Ja pamiętam Nikon D100, znajomy kupił, to tak mi... chciałem powiedzieć, kopada opadła. Ale tak było naprawdę. Jak zobaczyłem, że kupił F100, mówię, wow, matko. Nie o tobie, nie o tobie. I ten Nikon F100, ale też później Nikon F70, którego ja bardzo lubię, który był pierwszym moim cyfrowym Nikonem, którym robiłem zdjęcia i który za wyjątkiem tego, że mnie w pewnym momencie zdenerwował i zwróciłem z powrotem do Canona, bo nie lubię, jak aparat myśli za dużo,
to Nikon F70 cały czas, bardzo go dobrze wspominam, naprawdę bardzo dobry, szybki i w ogóle, to Nikon D100 i Nikon D70 mają dokładnie ten sam system autofokusa jak nasz tutaj bohater dzisiejszego odcinka, Nikon F75, zwany, zresztą jak spojrzysz u mnie, on się nazywa, nie z tej strony, stay, N65, N65 w Ameryce Północnej, na całym świecie F75, a w Japonii Nikon U. U, tak miało być chyba krótko, po japońsku. Także jeśli trafi ci się Nikon F65 za rozsądne pieniądze, to jest to naprawdę bardzo dobry aparat do tego, żeby wykorzystać swoje współczesne cyfrowe obiektywy. Warto go kupić, bo jest dobry. I tani. Bywa tani. Bywa tani. Ja nie pamiętam, za ile kupiłem tego swojego. Na pewno nie przepłaciłem. Jak poszukasz, to możesz kupić właśnie takiego w stanie idealnym, żeby... Musimy go do tego, żeby zwinął negatyw. I zwijamy film do końca. Bardzo sympatyczny aparat w obsłudze. Dobrze, dziękuję ci za uwagę. Zapraszam do oglądania galerii zdjęć zrobione tym Nikonem i do oglądania innych filmów. I do zobaczenia. Cześć.